Cześć, ja jestem Cedi i witam was w kolejnym, czwartym już odcinku z gry Seasons After Fall. Idziemy teraz na zdobycie ostatniego fragmentu pory roku, czyli pory roku lata. Możemy tu sobie wypuścić Śnieżkę, ale nie wydaje mi się, żeby to był nasz cel, więc spróbujmy po prostu dostać się tutaj na górę tego drzewa, tylko że tutaj nic nie widzę. Co się stanie, jeśli teraz zmienię porę roku na jesień? No to no ta Śnieżka, tak tam maszynka, roślinka na Śnieżki przestaje jakby działać. Mogę teraz do niej wskoczyć? No to raczej nie o to chodzi. Szczeknięcie na nią też nic nie zrobi, no ale tak, ostatnio odblokowaliśmy sobie wiosnę. Czy ta roślinka na wiosnę coś ciekawego zrobi? Tak jest! Nie pluje śniegiem, tak? Tylko pluje wtedy ta roślinka wodą. Strasznie fajny pomysł, no. Ostatnio narzekałem strasznie na to, że te zagadki bywają nudne. I do tej pory tak było, jak najbardziej, tak? Ale mam nadzieję, że właśnie, gdy już powoli zbieramy wszystkie pory roku, zyskujemy pełnię naszej władzy, tak? Pełnię naszej mocy władania porami roku, no to to wszystko robi się coraz ciekawsze. Jest tu właśnie ten guzik, tak? Który jest połączony prawdopodobnie znowu z taką roślinką, tylko że muszę najpierw do niej podejść, żeby ona właśnie nałapała do środka deszczu. I w tym momencie muszę ją wypuścić, mam nadzieję. Nie, 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 musi być zima, tak? To wypuści wodę, no i zupełnie nic się nie stało, więc musimy jeszcze raz tutaj chyba podejść. A tylko w czasie zimy, nie jesieni. Nie jesieni, w czasie zimy. Okej. W tym momencie właśnie ta roślinka nałapie śniegu i gdy teraz właśnie ten śnieg wypuszczę, w końcu wyleciał, no to to mi właśnie otworzy przejście na dół, no. Bo naprawdę te zagadki w poprzednim odcinku cały czas się powtarzały, cały czas robiliśmy 10 razy pod rząd tą samą zagadkę i to nie było ciekawe, tak? Ale jeśli faktycznie dojdzie pewna różnorodność, i dodatkowo te zagadki staną się trudniejsze, no to to może być naprawdę ciekawe. Nie jestem pewny, czy muszę to właśnie... truskawkę? Szyszkę? Szyszkoskawkę? Aha, to jest... truskawko... szyszko... żuczek? Helikopter, co? Nie wiem co, ale to właśnie tutaj było. Muszę teraz zrobić wiosnę, żeby to podlać. No, nareszcie gra zrobiła się naprawdę fajna. Bo nie ukrywam, tak? Już powtarzam to któryś raz, ale naprawdę do tej pory przynudzały zagadki te trochę, strasznie. Ja nie jestem ogromnym fanem gier logicznych, szczególnie powolnych bardzo gier logicznych. A po tej grze początkowo oczekiwałem właśnie raczej bycia szybką platformówką z dodatkami logicznymi. I mam nadzieję, że czegoś takiego teraz dostanę. Ale cóż, na pewno warto w tą grę zagrać, nawet dla samego klimatu tutaj, który jest po prostu, no, fantastyczny po prostu, tak? Ta grafika, ta muzyka, to wszystko tworzy fajną, spójną całość. Jeszcze wiadomo, jak się historia gry potoczy i czy akurat właśnie fabuła jest na dobrym poziomie. Jak na razie jest to wszystko bardzo tajemnicze, nie wiadomo o co chodzi praktycznie. Nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie. Wiemy, że jest ta postać kobiecego głosu mówiącego do nas, która bardzo mocno chce, żebyśmy dostarczyli dla niej 4 fragmenty. O tobie mowa właśnie. Czy ty jesteś wilkiem? Ty mi rozkazujesz, a ja wykonuję twoje rozkazy. Nie wiem, czy to jest dobra drużyna, ale w gruncie rzeczy mi w sumie pomagasz tymi swoimi radami i tak dalej, więc nie powinienem może narzekać. Historia jest na pewno ciekawa. Mamy 4 strażników, którzy po tym jak z nimi... powiedzmy, porozmawiamy, tak? Dają nam fragmenty i sami zapadają w sen z jakiegoś powodu. Nie wiem, co tu mam zrobić teraz. Znaczy, wiem, że mam się dostać tam na lewo jakoś, ale jak? Dodatkowo właśnie ta dziewczyna, która do nas gada i nie wiemy, jakie ma plany. Wiemy, że bardzo potrzebuje tych fragmentów i już w tym odcinku, myślę, uda nam się te fragmenty dla niej zanieść. I nie wiem, co teraz mam zrobić. Aha, są to te źródełka z wodą jakby, tak? Tak mi się wydaje, tylko w tym momencie one nie działają. Nie, to są takie jakby gejzery z powietrzem, coś w tym stylu, dzięki czemu będę mógł tutaj
truskawko-szyszkowego żuczka zaprowadzić? Jak na razie nie chce on być prowadzony. Może szczeknę na niego, to odleci. Dobra, odlatuje. I leci na lewo, dobra. Ej, ta zagadka też jest fajna, bo... No, nareszcie ta gra mi się podoba, bo nie powiem. Byłem troszeczkę zawiedziony tym, co do tej pory było. Gra wydawała się być bardzo rozciągana niepotrzebnie. I zagadkami nużąca. Teraz jest bardzo fajnie. No i jesteś tutaj, nie leć za daleko. Nie leć za daleko. I co mam zrobić, żebyś się zatrzymał? Szczeknąć na ciebie? Tak jest. Szczeknę jeszcze raz. I przejście mamy... Szczeknę jeszcze raz. No, nie wiem, co gdzieś tyle zajęło. No i jesteśmy dalej, tak? Teraz myślę, chcemy... Nie wiem, czy chcemy jakąś konkretną porę roku zrobić, żeby właśnie... O, gałązko. Żeby, no, tamtą roślinką wciągającą strzelić. Okej, nie rozwija się. Chyba musi być lato, żeby tą roślinkę rozwinąć, tak się domyślam. Więc na razie idziemy dalej. No i czy będzie tutaj jeszcze jedna lokacja, czy już może tutaj zaraz spotkamy... The Guardian of Summer is hiding in this trunk somewhere. Strażnika. We often played together in the summer. But in the end, it was too easy. I always knew where to find him. We just have to be patient and be ready to disturb its offspring. No właśnie, ona cały czas nam mówi, że się zna z tymi strażnikami i tak dalej, że z nimi rozmawiała, więc jest tak jakby piątym swego rodzaju strażnikiem? Czy może najważniejszym strażnikiem? Nie mam pojęcia, ale bez wątpienia jest to ciekawe. Nie wiem, co tu się stało, ale dzięki temu, że właśnie przyprowadziliśmy, nie wiem, a te właśnie świetliki, no to znaleźliśmy drogę dalej? Nie jestem pewny w ogóle, czy idę w dobrą stronę. Tu na pewno muszę jakiegoś żuczka przyprowadzić. Czy może się niechcący cofam, ale... No, trochę się zgubiłem teraz. Ale idziemy dalej, tak? Idziemy cały czas przed siebie. Miejmy nadzieję, że gdzieś nas to zaprowadzi. Zaprowadziła nas to pożuczka. Więc zaprowadzić go teraz na lewą stronę, czy może pójść na prawą stronę? Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem i nie wiem, czy chcę zeskakiwać na dół. Aha, nie mogę nawet zeskakiwać na dół, to... Po co to miejsce tu jest? Nie mam pojęcia. Są też takie właśnie no, co jakiś czas na ziemi. Nie wiem, jakby serduszka albo tarcze? No, w każdym razie jakieś takie ruiny, dziwne kamienie, śmieszne rzeczy, które nie wiem jeszcze, co oznaczają, ale... Prawdopodobnie będą miały one jakąś większą rolę w przyszłości. Na pewno teraz zaprowadzimy tego żuczka do tego miejsca. No i co on nam tu zrobi? Też grzyba, tak? Poprzednie takie właśnie miejsca na grzyby były zawsze niebieskie. Ten jest zielony, więc nie byłem pewny, czy zadziała on tak samo, czy może jednak nieco inaczej tym razem. Tylko tyle lecisz w górę? W sumie nie było to zbyt przydatne. I co się dzieje? Mamy trzy nietoperze świetliki, które chyba sugerują, żebym się z nimi spotkał. No, zebraliśmy wszystkie pewnie. Gdzie one były? To jest teraz dobre pytanie. Więc wracamy na razie. Trochę to zajmie. No słyszę je gdzieś, ale nie jestem pewny do końca, gdzie są. Wydaje mi się, że teraz muszę iść na górę, a potem na prawo, ale... Nie jestem pewny. Wydaje mi się, że one właśnie w tym miejscu były. Ale chyba się mylę. A jednak się nie mylę. No są tutaj, tak? Szczeknę na was. Nie reagujecie. I po co miałem was tu przyprowadzić? Prawdopodobnie potrzebuję ich oczywiście więcej niż trzy. Więc pójdziemy sobie na razie na lewo, bo jeszcze tutaj tego miejsca nie miałem okazji zwiedzić w całości. Wydaje mi się, że od razu poszedłem na dół. Więc zobaczmy teraz, co jest na lewą stronę i też jeszcze tam na górę możemy przejść. Domyślam się, że już tutaj będzie właśnie kolejny strażnik. Fajne są te drzewa, tak? Bo one do niczego nie służą, ale możemy sobie po nich poskakać. Mega ładne są. Mega ładna jest ta gra. Nie jest to jakieś totalne arcydzieło graficzne, ale jest bardzo ładne. Nic tu nie ma w tej lokacji? Naprawdę?
Zmieńmy porę roku, nie do... domyślam się, że nic to nie zmieni. No właśnie, tak... No jest taka niby duża lokacja, ale kompletnie pusta. Prawdopodobnie kiedyś coś tu będzie. No na pewno nie teraz. Więc możemy się teraz tutaj cofnąć. No i sprawdzić ostatnie przejście, czyli wskoczenie tutaj na górę, jeśli... Jeśli dam radę tu doskoczyć, spoko. Nie było to nawet trudne. No świat jest pełny magii, więc nie powinienem się dziwić, czemu tu są takie ruchome platformy i tak dalej. No jesteśmy tutaj, tak? Są tutaj kamienie, do których powinniśmy zawołać świetliki, tylko tych świetlików teraz z nami nie ma. No jest jeden. Więc on tutaj... poleciał na dół. No fajnie, że wy tutaj sobie latacie we czwórkę. Super, cudownie. Czy one zasilają te platformy? Chyba tak. Ale gdy szczeknę na te kamienie, tak to nic się nie dzieje. Mogłem tam chyba na górę wskoczyć. No, tak czy siak jesteśmy w nowym miejscu. I po raz kolejny dochodzimy na gałęź, do ślepego zaułku, ale nie do końca takiego ślepego, bo coś tu się znajduje. Widzimy to po raz któryś nasty w tej grze, ale cały czas nie wiem, co to może oznaczać. Jestem. A teraz bez wątpienia wdrapujemy się na szczyt tego drzewa, zbieramy kolejnego świetlika, na pewno nie będzie to ostatni, jestem niemal pewny, że nie jest to ostatni świetlik. Tak to wygląda, że właśnie potrzebujemy jeszcze jednego i będzie piękna szóstka ich. Wydaje mi się, że właśnie to już będzie ostatni, jeśli uda nam się go znaleźć. Dosyć ciekawy poziom z taką otwartą strukturą, tak? Idź gdzie chcesz, musisz przyprowadzić wszystkie świetliki, a później no dopiero będziesz mógł dojść gdzieś dalej. Teraz skoczyć? Udało się, fajne. No bez wątpienia, tak? Ta lokacja jest najciekawsza do tej pory w tej grze. No tutaj nic nie muszę zrobić, tak? Muszę dojść na prawą stronę i znaleźć ostatniego świetlika. Będzie on tutaj. Jasne. Teraz mamy wszystkie. Pewnie pojawi się jakaś scenka, gdy one coś zrobią. Mam nadzieję, że do nas przylecą po prostu. Albo coś namalują na tym kamieniu. Albo stworzył portal? Nie, coś namalowały, ale przylecą do nas. Czy ja muszę po nie przyjść? Nie wiem, tak, bo wiemy, że tutaj jest masa tych kamieni, na których też te świetliki można użyć. Ale... no one... nie są ze mną tu. O, przeżyłem to. I świetliki, chodźcie do mnie. Jesteście, jesteście. Wow. One namalowały świetlika i ten świetlik żyje teraz. Wielki świetlik. I tworzy wielkie słońce. Znaczy może akurat słońce nie takie wielkie. Aha! Świetlik jest tutaj strażnikiem lata. Świetlik namalowany. Ciekawe. I mamy fragment. Czy on będzie latał za nami? Będzie. No i mamy lato. Pytanie. Czy mam teraz się wrócić? Właśnie do... no, sanktuarium. Czy może jednak mam te wszystkie świetliki? No tak, to działa właśnie, gdy jest lato. Czy mam te wszystkie świetliki zajść? I właśnie użyć przy tych kamieniach, które tam wszędzie były. O, jesień? Znaczy, wiosna czy zima? Myślę, że wiosna tutaj się przyda. Wiosna, aha. No szczekając tej wiosny nie zrobię, szczekanie co najwyżej właśnie umożliwi mi zmienienie pory roku na lato. I teraz nacisnę przycisk i mam nadzieję, że coś tam wyrośnie. Bo nie będzie mi się chciało na pewno wracać tutaj po raz kolejny. Okej. Jak najbardziej pojawia się tu wielkie drzewo, na które mogę sobie na spokojnie skoczyć. Gra zrobiła się dużo lepsza w tym momencie niż do tej pory. No i czwarty rysunek, może nawet piąty, zależy jak traktować tego świetlika. Co przedstawia?
Wygląda to właśnie na ten rytuał? Albo portal? Albo niebo? Kosmos? No, bardziej bym myślał, że właśnie jest to po prostu rysunek tej transmutacji, czy tego rytuału całego, który dziewczyna chce z nami, bardziej z nią samą zrobić. O, pozostaje nam jedynie wrócić właśnie do sanktuarium, no i zobaczyć, jaki ona ma plan. Zimę zróbmy, żeby móc sobie na spokojnie po tym lodzie biegać i się ślizgać i jednak tędy nie wrócę. Bo wcześniej przyszliśmy dołem, tak? Ale teraz z uwagi na to, że tak... no woda się bardzo podniosła, no to już tak wrócić nie mogę. Zobaczmy, co się stanie, gdy sprawię teraz, że będzie lato. Aha, pojawiły się właśnie kolejne kwiatki, tylko tym razem... Gdy jest lato, to woda schnie, tak? I ta roślinka tą wodę właśnie no, wciąga do siebie. Wsysa bardziej. Gałęziami podwodnymi. You know, little seed, you and I are very alike. Much more similar than you'd think. Not just anyone can take part in the ritual of the seasons. Mhm. Ale kim w takim razie my jesteśmy? Bo tego cały czas nie rozumiem. Ja na początku gry widziałem... I can't wait any longer. Hurry back. Swoje narodziny jakby? No bo tam mieliśmy na początku gry, tak? Tą scenę, gdy jesteśmy gdzieś pod wodą, pod drzewami, w jakimś magicznym miejscu, tym nasionkiem i próbujemy się wydostać. To wygląda właśnie jak takie narodziny tego właśnie nasionka naszego. Ale kim ona jest? Brzmi jak jakaś taka potężna istota, która kiedyś była potężna, ale już nie jest. I chce tu władzę odzyskać, potęgę swoją. Dzięki temu rytuałowi ona też będzie mogła władać tymi porami roku? Takie spekulacje. A w każdym razie, zanosimy ostatni fragment. Strasznie jest tym podekscytowana, aż nawet zbyt mocno. No jakby nie patrzeć, to jest dla niej wielka rzecz. Tylko dlaczego to jest dla niej wielka rzecz? Tego, mam nadzieję, się zaraz dowiemy. No i... No i jestem. So, do you feel different? Has anything changed? I don't understand. Why am I still stuck in here? Maybe I made a mistake somewhere. It's because of the fox, I'm sure. Or maybe it's you. Yeah, I should have guessed. You're in cahoots with the Guardians, aren't you? One day they want to abandon me, but when I decide to leave, they don't like it. Never mind. I'll try to perform another ritual again soon, and this time, I'll make sure I'm in better company. Well, little seed, or whoever you are, go now. You were good for nothing except wasting my time.
Ej, Lisku. Lisku. Wstawaj. Coś się stało. Lisek umarł. Ale co? Nie do końca to rozumiem. Jestem teraz duchem Liska? Czy mam cały czas moje moce? Mam cały czas wszystkie moce. Lisek nie żyje, więc ja jestem teraz nasionkiem cały czas. Znaczy tak, fakt jest taki, oczywiście, tak, to najważniejsza rzecz chyba, że ona planowała coś wielkiego dla siebie, chciała się uwolnić i tak dalej, jest przeciwko strażnikom, tak już można było tego się spodziewać po 10 sekundach zagrania w tą grę, już to mówiłem, więc to nie jest odkrycie, tylko nie rozumiem, co się stało z Lisem, co się stało z nami i dlaczego Lisek niestety nie żyje, ale dlaczego my jesteśmy nim, tylko że jego duchem. No to tutaj sobie ten odcinek zakończymy. Działo się dużo. Mamy wszystkie pory roku, ale nie mamy już Lisa niestety naszego. Ale mamy jego ducha. Widzimy się jutro, gdzie mam nadzieję poznamy jakieś odpowiedzi na to wszystko, co tutaj się dzieje. Do zobaczenia i cześć!